Dziś zapraszam na film, na którym opowiem proces technologiczny powstawania takiego koła pasowego do świerki taśmowej. A więc mamy najpierw krążek ucięty na określoną długość 68 mm. Tu mamy średnicę Fi 130. No i jak ja zaczynamy robić? Najpierw sobie robię te wybrania z jednej strony, tu. Tutaj robię jednym nożem takim zrobionym ze stalki HSS, a tutaj od drugiej strony odwrotnie. Po tej stronie robię ze stalki HSS, a po tej stronie robię wytaczakiem. Później planuję tutaj tą stronę nożem tym wytaczakiem delikatnie, bo to tam 0,5, 0,3 wiórka, jedną, drugą. Później łapię z drugiej strony też szczękami zewnętrznymi, no i robię sobie drugiej strony wybranie, tutaj wytaczakiem HSS, no i tutaj robię takie lekkie opuszczenie. No i jak już mam wyskurowaną jedną i drugą stronę, wtedy zmieniam szczęki i szczękami do toczenia normalnego łapię tu od środka. Jak mam złapane od środka, wtedy tu na górze nie mam żadnych szczęk zewnętrznych. I wtedy robię jeszcze raz. Wtedy robię otwór na gotowo. Wtedy robię tutaj tą średnicę na gotowo, tą średnicę na gotowo. Tamto czoło też zabielam. Z jednego założenia wszystko. Te płaszczyzny zabielam. Robię tutaj tą średnicę po wierzchu na gotowo. No i mamy tą stronę praktycznie gotową. Tu zostaje około pół milimetra niedojechane, ale to wszystko nie przeszkadza. Później zakładam specjalny nóż i robię sobie faski. Z jednej strony, z drugiej strony, tu w środku, tu. Bo to nie ma wpływu, żeby się po prostu klient nie skaleczył, czy ja sam podczas dalszej obróbki. I jak mam zrobioną tą stronę, już wszystkie te, jakby powiedzieć, średnice, płaszczyzny i powierzchu, znów łapię tu od środka tyle, że z drugiej strony. Sprawdzam na czujnik bicie, tu na pośrednicy i wzdłuż. A jak tam koło seteczki jest, to nawet nikt się nie zauważy, nikt tego więcej już nie wystukuje. Wtedy tak, robię tutaj, planuję to czoło. Robię później średnicę jedną, drugą. Tutaj minimalnie przybieram, bo to 2-3 dychy czasem przybiorę i już... już nie potrzeba. A jak to sprawdzić? Markerem sobie znaczę. Wcześniej tam robię kołka po wodzie czy coś, żeby mi po prostu cały ślad markera wybrało. I później tutaj już jak robię fackę jedną, drugą, trzecią, czwartą, tak jak z tamtej strony. No i teoretycznie mamy koło gotowe. A później łapię sobie w uchwycie tokarskim na frezarce, ustawiam nóż do dutowania. No i oto jest koło gotowe. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.